Dzień dobry wszystkim. Ten piękny czwartkowy poranek. Chciałem tylko wam powiedzieć. Zamknij się! Zapomniałem jej wyłączyć. Chciałem tylko powiedzieć, że zdolny Damian nie mógł wytrzymać jeszcze miesiąca. Jak wróci od. Opuścić rondo czwartym wyjazdem. Jak wróci, odbierze nowy telefon. Tylko dzisiaj tak sobie przyczepiałem uchwyt od telefonu i tak go przyczepiłem, że się. Zjedzie z ronda. Spierdził się razem z telefonem. I poszedł mi ekran. Dotyk wariuje, nie da się nic zrobić w ogóle na tej jedynce. Jest to. Za 200 metrów skręcić ostro w prawo. Network error, sroror i nie wiem co jeszcze. Jest wielka dupa. Jestem bez telefonu i zastanawiam się teraz, jak ja ogarnę road vloga, jak teraz ja ogarnę wszystko. To jest ostro w prawo. Jakaś tragedia po prostu. W tym momencie bez telefonu jestem jak bez ręki. Teraz skręcić w lewo. Masakra. Ale nic, nie będę wam marudził. Proszę. Muszę jakoś sytuację ogarnąć. To możliwe. Coś wymyślimy. Nie jest fajnie w ogóle, no ale co zrobić? Kontynuuję moją podróż w stronę Lyonu i cały czas rozkminiam, jak rozwiązać problem telefonu, ponieważ nie nadaje się on do niczego. Najchętniej to bym odkupił od kogoś telefon, jakiś taki stary flagowiec. Wiem, żeby on by mi uciągnął przez ten miesiąc spokojnie, mógłbym sobie go zostawić jako awaryjny telefon. Bo jak kupię jakiś nowy, który tak średnio działa, to się go po prostu będę musiał podbyć, jak wrócę ze stratą. To mi się nie uśmiecha, ale nowy wydam z 100 euro co najmniej. Nie wiem, na razie kombinuję cały czas. Ten dzień ewidentnie zaczął się mega chujowo, za przeproszeniem. Zmienić autostradę, trzymając się lewego pasa. Sytuacja wygląda tak, że załadowałem się już, jest 13.30 i lecę tego Doncaster, bo to Doncaster mam na jutro. Do Calais mam 800-700 km gdzieś. 700 do Calais mam. Że jest co robić. Tam potem jeszcze będę miał 400-500. Myślę, że będzie. Jakieś 1200 na jutro. Walka z telefonem trwa. Znaczy, myślę, że jak ogarnę wszystko mniej więcej na spokojnie, to będę w stanie nawet bez telefonu jakoś funkcjonować. Znaczy, mój telefon działa, tylko nie działa mu dotyk, więc jeżeli udałoby mi się jakoś za pomocą myszki, bo mam chyba przejściówkę, jeżeli udałoby mi się za pomocą myszki odpalić router Wi-Fi i korzystać z mojego internetu w telefonie, na telefonie służbowym, tak żeby on nadal był czynny, żebym nie musiał go wyłączać. Jechać tak, jak prowadzi droga przez 6. To bylibyśmy w domu. Tak naprawdę potrzebny mi YouTube Studio, Dropbox i to wszystko. Myślę, że telefon byłby w stanie to bez problemu ogarnąć. Resztę i tak robię na laptopie. Ale wszystko okaże się w praniu. Ponieważ na razie to ja mam co robić. Dzisiaj odcinka nie będzie i ten road, to końcówka roadloga dwójki jest taka szarpana strasznie przez to wszystko. Po prostu nie jestem w stanie nigdzie fizycznie wrzucić tego na szybko Przemkowi i no i taka sytuacja. Ale i tak przerwę do roadloga trójki sobie robię, ponieważ muszę trochę nadgonić, jestem trochę wymęczony tym wszystkim. Czasami też trzeba odsapnąć. Myślę, że będzie ciekawie.
Ciekawe, także będzie warto czekać na to. Znaczy wy to już macie to za sobą, a ja sobie gadam w ogóle tak do kamery bez sensu, także odezwę się później. Wyprzedzaj, bo ja też chcę wyprzedzić. Jedź. Wiem tylko jedno, z tego wszystkiego dzisiaj w Burkenbres ląduję w McDonaldzie. Nie mam ochoty nic gotować, ani jeść, ani nic w tym stylu. W dupie to mam. Pamiętacie, jak kiedyś w którymś odcinku pokazywałem wam, że mam taką przejściówkę, że mogę sobie myszkę podłączyć pod telefon? Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że jeszcze kiedyś mi się przyda. Myślę, że jakbym ogarnął jakąś aplikację do blokowania ekranu, całkowitego blokowania dotyku w telefonie, jakbym mógł to wyłączyć, w jakiś tam sposób może mógłbym korzystać z tego telefonu nadal. Przemęczyłbym się do końca, zobaczymy. Telefon jako tako działa. Tylko tyle, że ekran jest spękany, także dotyk jest tam poprzerywane są te i dotyk nie działa. Udało mi się uruchomić muzykę i hotspot Wi-Fi na telefonie, więc już jest sukces. Jak mam hotspot Wi-Fi, znaczy się, że z Dropboxa, z komputera będę mógł działać, więc bajeczka, nie będzie tak źle. W tym momencie, kiedy to oglądacie, to już jest po wszystkim, ale to macie tak właśnie... Tak wyglądał właśnie ten fail z telefonem. Zachciało mi się przestawiać uchwyt, a wiedziałem, że on może upaść, no i to upadł niefortunnie tak, że telefon odszedł na wcześniejszą emeryturę. A miałem za miesiąc brać nowy telefon. Nie mógł miesiąc później. Ale wiecie, jak to jest, grunt to się nie poddawać i myśleć, co można wykombinować w danej sytuacji. Ja tak od rana kombinuję, zapostowałem na fejsie, kilka osób tam się do mnie odezwało z chęcią pomocy, więc coś wymyślimy, zadziałamy. Nie ma innej opcji. Życie jest za krótkie, żeby rozpaczać nad rozlanym mlekiem, tym bardziej, że co to tam, telefon tylko, nie? Fakt, że trochę odrywa od świata, ale... Da się radę. Ładna pogoda dzisiaj, 29,5 stopnia we Francji. A ja w długich spodniach biegam. Dzisiejszy odcinek będzie długi w ogóle, bo jadę do Doncaster i skończę go przed północą dopiero i po północy zacznę następny, także... No... Gdzie ty? A, tu tędy mam jechać. Dobra, spoko. Nie ma. Subcio! Z tymi objazdami dzisiaj to nie wytrzymię, to jest trzeci objazd. Muzyka mi się wyłączyła. Ale tu jest chyba taki mały objazd przez miasteczko, także lajtowo. Na przyszłość... Ach... Nie miałem jak złapać, to jeżeli ktoś by jechał, to ten znak nie wiem jak to się czyta, deviation... Mniejsza z tym, ale ten żółty znak, taki z tym napisem deviation, to jest właśnie objazd. Pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałem do Francji, też jakaś droga była zamknięta i w ogóle nie kukałem o co come on. I tak, ale o co chodzi? A tam jeszcze nie było takich znaków typowo strzałkowych, tylko gdzieś tam jakieś tablice były porysowane, nie? Ogólnie moje pierwsze dni w tej pracy to był niezły hardcore, bo ja się czułem jak... O, tu będzie. Oj. Niewiele było widać. Postaram się wam złapać ten znak zaraz. Jaka trasa w ogóle? Prrrr. Ze 300 metrów skręcić lekko w prawo. No niestety nie złapę wam już. Nie złapię wam już tego. Tak. Nie złapię wam już tego, ale jeszcze będzie okazja. Nie wiem, czy wam mówiłem.
rozmawiałem z kolegą. Teraz tak modlę się o to, żeby dostać się do Birmingham jutro. Najszybciej, jak najszybciej chcę być w Doncaster to zrzucić. Bo gdyby mnie rzucili do Birmingham gdzieś na załadunek, to podjechałbym sobie i kumpel powiedział, że ma zetkę. Tą pierwszą zetkę. Mógłby mi ją dać. Tam jest co prawda bateria słaba, ale prąd jest non-stop, więc to mnie nie, ani ziębi, ani parzy. Ważne, żeby był jakiś telefon. Ten jakoś już zaczynam powoli obsługiwać za pomocą myszek i radia samochodowego, więc w najgorszym wypadku przetrwam jakoś tą sytuację. Filmy na YouTubie będą, tylko trochę to się wszystko przesunie w czasie. Ale dam radę. Muszę. Jak nie ja, to kto? Nikt za mnie tego nie zrobi. Z takim podejściem właśnie do życia brę przez to moje życie, bo właśnie często tak jest, że z moje życie ja muszę to ogarnąć, nikt za mnie tego nie ogarnie niestety. Niestety albo stety, bo z drugiej strony to bardzo takie sytuacje trochę hartują charakter, że tak powiem. Czasami naprawdę ma człowiek ochotę wszystko pieprznąć w cholerę i olać, ale nie, trzeba walczyć. Żadne marzenie się jeszcze samo i bardzo łatwo nie spełniło, więc... Tymczasem 540 km do Calais. No i pyrkam sobie powoli. Bardzo powoli, bo jest 18 już. Ale jadę, jadę. Zobaczymy, co to będzie dalej. Szybka akcja jeszcze, bo właśnie przejeżdżałem koło Lidla. Przypomniało mi się, że jadę do Anglii. A tam zakupów nie chciałbym robić. Jadę sobie ogarnąć jakieś pieczywo. Znaczy jadę, idę sobie ogarnąć jakieś pieczywo. Jest nadzieja z tym telefonem, ale na razie nie chcę nic zdradzać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Niestety, jedyne co zostało to croissanty. Orzeszki muszą być. Zawsze mam ten sam problem. 5 euro w Lidlu we Francji. Teraz muszę dobić, bo nie mam gotówki. Czy mają jakieś dobre lody? Co to jest? Nie wiem co to, ale mnie zainteresowało. Wziąłem sobie 2,5 euro. W sam raz do mojej ceny. Lecimy do kasy i jedziemy dalej. Trzeba się zajechać, zatankować. W zasadzie sytuacja wygląda tak, że poszedłem do Lidla zrobić zakupy, żeby nie robić ich w Anglii. A gówno zrobiłem, bo nie było pieczywa. Ale muszę przyznać, daję radę. Trochę puszczę tam przy końcu, ale daję radę ogólnie. Dzisiaj to już jadłem, ale zobaczę co to jest. Odpalę auto, bo na temperaturze jest. O Boże, co mi się stało? Ekran mi powaliło. Spotify mi się odpala z automatu, więc jest muzyka, jest ok. Jest nadzieja. Teraz co to jest? I czemu to się... Dobrze, zaraz będę jechał. Spokojnie. Tu są dwa takie jakby... Kokosy! Tak jak widzicie, to... Kokos! O Boże! Okaże się, że to był jeden z lepszych zakupów, jakie zrobiłem ostatnio. Nie mówcie, że to są... Nie wiem, jak smakuje zamrożone mleko kokosowe. Ale wali kokosem, jakby to były takie lody śmietankowo-kokosowe. Holy fuck, to jest po prostu... Dla tych, co by się chcieli pytać, dlaczego jem dużą łyżką. Małej zapomniałem. To jest obłęd. Jedziemy dalej.
fajne niebo przy zachodzie słońca, to jest bardzo czyste, popatrzcie. Tak a propos, bo całą sytuację ogarniam tak trochę zdalnie, ponieważ myślę, że wytłumaczę wam w podsumowaniu tego roadvloga, o co chodziło z kontaktem. Ja generalnie mam bardzo ograniczony kontakt z Facebookiem w tym momencie i ze wszystkim, więc inna osoba za mnie to wykonuje i z wami się kontaktuje w ramach tego telefonu i ogarnia temat. Telefon co prawda mi działa, więc mogę go odbierać tam z kierownicy i szybko wyłączam ekran, żeby tam się nic nie wcisnęło, bo cały czas się ciągle coś wciska, bo jest ten ekran popękany w cholerę. Dlaczego nie chcę kupić nic nowego, a najchętniej właśnie chciałbym pożyczyć od kogoś jakiś telefon na miesiąc? Ponieważ, tak jak już mówiłem wcześniej, za miesiąc po powrocie będzie czekała na mnie Xperia XZ w X.comie do odebrania. Bo już mam zamówioną w przedsprzedaży, 14 października wchodzi do sprzedaży i mniej więcej 24-25 będę ją odbierał, jak wrócę. Nie ma sensu, żebym wywalał teraz, nie wiem, nawet 400 zł na telefon. Jak... No wiadomo, że jak nie będzie innego wyjścia, jak nie będzie, no to tak zrobię, tak? Bo nie kalkuluje mi się po prostu przerwać. Ktoś tam napisał... Tak, wiem. Ktoś tam napisał, że odcinki są zależne od telefonu. No są zależne od telefonu, bo telefon pozwala mi na dostęp do internetu w każdej chwili. Nie zawsze są te hotspoty i w momencie, kiedy nie będę miał dostępu w każdej chwili, to ten roadlog 3 będzie strasznie przerywany, bo nie zawsze będę miał czas, żeby podjechać i wrzucić Przemkowi na Dropbox pliki. A tak to się robi w trakcie jazdy. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Pomimo, że mało waży, to nadal jeszcze trzeba to kiedyś zaplodować dla Przemka. Szarówka się robi, ja sobie teraz otwieram moje chyba jedne orzeszki. I jadę. Zostało mi jakieś 450 do Calais i planuję być o 6 pod Londynem, bo jeden z was odezwał się do mnie, że ma dwie Xperie. Trochę styrane, ale działają. Czy ta jedna styrana, druga... Czy to jest mało ważne, że moja też jest styrana. Ważne, żeby działało po prostu. Potrzebuję telefon na miesiąc. Będę się z nim kontaktował, bo on o 6 kończy pracę w Londynie i będzie jechał tak trochę prawie, że tak jak ja. Będę musiał narzucić 10 km. Mam nadzieję, że nikt mi za to w firmie głowy nie urwie. No i się rozgaduję. Dzisiejszy vlog będzie znowu długi przez moją gadaninę. I od razu mówię, bo za chwilę się podniosą głosy, że no, znowu płaczę, marudzę i nie wiem co jeszcze. Nie płaczę, nie marudzę. Gdybym płakał i marudził, to po prostu usiadłbym, rozłożył ręce i nie wiedział co dalej. Ja staram się jakoś tą sytuację rozwiązać. Może nie jest to jakieś takie szybkie super Uber. Bo tak jak mówię, no, nie chcę iść do marketu i kupić kolejnego telefonu, bo za miesiąc będę miał nówkę, sztukę, za którą wydam 3000 zł, więc trochę mi szkoda pieniędzy. Taka sytuacja. Jedziemy. Do przodu.